takie pytanie chyba, które należy zadać, bo myślę, że każdy chciałby się tego dowiedzieć. Czy ta pana dymisja była, że tak powiem, faktem planowanym, czy dokonanym, i obecny start w wyborach jest takim zadośćuczynieniem? Bo tutaj słyszałem również takie głosy, że może być pan komisarzem finansów lub pokrewnej dziedziny, bo to różnie może się ułożyć w ramach struktur Unii Europejskiej. Myślę, że jest taka możliwość. Polska ma kilku dobrych kandydatów na komisarza, ale nie ukrywam, że jest możliwe, że też będę właśnie jednym z nich. Tutaj ja już jakiś czas temu panu premierowi Donaldowi Tuskowi powiedziałem, że 6 lat to wystarczy dla ministra finansów. To jest najdłuższy okres urzędowania w całej historii RP. Byli jacyś, którzy dłużej urzędowali za PRL, ale wtedy funkcja była zupełnie inna ministra finansów. I przyszedł moment po prostu, kiedy należało przekazać pałeczkę komuś innemu. To było zaplanowane, a jeśli chodzi o politykę europejską, no to uważam, że w tej chwili jest ona ważniejsza niż kiedykolwiek w obliczu tego bardzo znaczącego pogorszenia się stosunków na wschodzie. Bardzo ważne jest, abyśmy działali cały czas bez wymachiwania szabelką, tak aby scalić Zachód, scalić Unię Europejską, bo tylko scalona Unia Europejska i scalony Zachód, politycznie scalony, zapewnia nam bezpieczeństwo i unika potencjalnie groźnych wydarzeń. Myślę, że nasi główni konkurenci nie doceniają, jak niebezpieczna jest sytuacja, i dużo trudniej im jest też scalać, znaczy nie doceniają w sensie takim, że zbytnio wymachują szabelką i nie traktują tej sytuacji z należytą powagą. Poza tym oczywiście, tylko to skończę. Dużo trudniej im jest działać na scalenie Zachodu, jeżeli się wypowiadali w duchu europejska flaga to szmata, czy coś takiego. Znaczy tak, bo ja chcę dopytać już, idąc z pana tokiem tutaj wypowiedzi, bo zauważyłem, że stawia się pan jako tą partię waszą w centrum, czyli z lewej strony trochę w inną stronę kierunek tutaj, z prawej strony też bardziej radykalny głos. Czyli traktujecie siebie jako takie centrum? Zdroworozsądkowe centrum, które rozumie... Bo dodam, że większość partii jest w tej chwili za, w tych obecnym momencie za silną, zjednoczoną, skonsolidowaną Europą, chociaż pomysły są na to różne. No nie całkiem, bo na pewno główna partia opozycyjna wykazała się dość jasnym takim, dość silnie antyeuropejsko w wielu kontekstach, i myślę, że trudno będzie jej pracować na rzecz tego zjednoczonego frontu wobec zagrożenia na wschodzie, które jest konieczne. Jeśli chodzi o partie lewicowe, myślę, że one nie doceniają, jaki stopień stanowczości jest potrzebny. Myślę, że my mamy właśnie... Zbytnia łagodność, pana zdaniem. Zbytnia taka ustępliwość, która może zachęcić prezydenta Putina do niebezpiecznego awanturnictwa. Bo to nie jest tak, że jak jesteśmy skrajnie ugodowi, to wtedy wilk natychmiast po prostu odchodzi od drzwi, bo mówi, że tutaj otwierają mu je, tak? Ale z drugiej strony nie chcemy też wymachiwać szabelką i drażnić niepotrzebnie. I rozwiązanie, kwadratura tego koła jest możliwa dzięki skutecznej pracy na jedność Europy, czego tylko my możemy naprawdę zrobić. Też dlatego, że wysyłamy tak silną ekipę. Premiera Buzka, komisarz Hübner, komisarza Lewandowskiego, mnie, Dariusza Rosatiego, Michała Boniego. To są wszystko osoby, które naprawdę w tym parlamencie będą mogły skutecznie pracować na scalenie Europy i scalenie całego Zachodu.
Pan jest znany z takiej ekspresji politycznej, często dosyć ostrych akcentów słownych. Czy w Parlamencie Europejskim też będzie pan bronił takiej, no nie wiem, czy można to nazwać, polskiej racji stanu? No na pewno będę bronił polskiej racji stanu i na pewno będę bronił także interesów regionu, mimo że, tak jak mówiłem wcześniej, nie dość rzadko konkretne interesy regionu pojawiają się na forum samego parlamentu. Ale myślę, że tam to ta ekspresja musi być trochę łagodniejsza. Ale czy to możliwe w pana przypadku? Możliwe. Ja próbuję być naprawdę i myślę, że jestem profesjonalistą i dostosowuję metody, instrumenty do koniecznych celów. Myślę, że tutaj też oczywiście nie zaszkodzi, ale oczywiście nie na sesji plenarnej. To, że perfekt po angielsku, płynnie po francusku, nie najgorzej po hiszpańsku, to jednak pomaga. Jeszcze takie pytanie, bo zakładam, że jakaś koncepcja w przypadku wygranych wyborów, nie tylko w Polsce, ale w ramach waszej struktur tutaj partyjnych, tych europejskich, zakładam, że zostanie pan tym komisarzem. No i teraz pytanie, czy też będzie pan próbował tą Europę wyciągnąć na tą zieloną wyspę? No na pewno jest wiele rzeczy, które myśmy zrobili, która... Tą gospodarkę europejską, która jest w różnym stanie w zależności od regionu. To jest bardzo ważne zadanie, bo oczywiście tym lepiej w całej Europie, tym lepiej dla regionu, też tym lepiej dla Polski, tym lepiej też dla województwa kujawsko-pomorskiego. To koncepcja bardziej szersza, że tak powiem. Czy na pana oko, no bo jest pan tutaj profesjonalnym dosyć politykiem, ale też i ekonomistą i to w ścisłym słowa tego znaczeniu, tak dokładniej. Jakie elementy finansów europejskich należy naprawić? O, może w ten sposób. Najważniejsza rzecz dzisiaj, także w obliczu tego, co się dzieje za wschodnią granicą, jest większy stopień solidarności wewnątrzeuropejskiej, szczególnie między północą i południem. To jest bardzo ważne. To pęknięcie północ-południe jest bardzo niebezpieczne dla nas mieszkających na wschodzie. I tutaj musimy naprawdę doprowadzić do kompromisu, do wspólnego działania, do scalenia. No, wie pan, jeżeli udało się, znaczy teraz, i to widać, że takie działania mogą być skuteczne, jak pan wie ostatnio. Prezydent Bydgoszczy, prezydent Torunia w obecności pani premier Bieńkowskiej dogadali się, jeśli chodzi o ZIT. No przy tej pani to trudno byłoby, że tak powiem, się nie dogadać. To prawda, jestem pełen takiego podziwu dla niej, ale muszę powiedzieć, że też wiele godzin włożyłem w rozmowy i z politykami z Platformy z Bydgoszczy, i z politykami z Torunia i takie rozmowy w końcu dają skutki. I podobne działania, gdybym miał zostać komisarzem w Europie, ale powiem tak, że gdybym miał zostać komisarzem, to wiedza, którą zdobędę i no i też jeżeli będę wcześniej wybrany jako europoseł przez region, no to jednak taki wybór obowiązuje. I będę czuł się też zobowiązany, nawet jako komisarz, żeby myśleć o regionie i o jego problemach, bo jeżeli ludzie mnie zaufali, no to ja to traktuję bardzo poważnie.